Witamy. 15 maja. Przyjechaliśmy, robimy odkłady. Już zrobiliśmy kilka. Pokażemy na tym samym ulu, który był pokazywany na ostatnim filmiku, czyli na takiej rodzinie w jednej z silniejszych. Generalnie myśleliśmy, że może uda się odebrać trochę miodu, jednak... No pokażemy zaraz, jak wyglądają. Jednak jeszcze nie zasklepiły do końca. Ostatnie dwa dni była słaba pogoda, znaczy słaba, była w miarę pogoda, ale było chłodno i pszczoły nie nosiły. No tak wygląda w górnej nadstawce. Teraz odłożę, może następne. Tutaj już powiedzmy 80% posklepione już, ale nie jest tak we wszystkich rodzinach. Tylko w kilku. Generalnie... No, Demenek, bo tam cię przyczepiło. Odwrotnie, weź. Odwróć. Co? A. No trudno. Nie, nic z tym. Jeszcze tu widać trutnie. Ostatnie się nie wygryzły. Akurat damy im jeszcze tydzień, to po tygodniu nadstawka już waży. Ciekawe, jak tutaj wygląda sytuacja z tymi dwoma nadstawkami, bo je założyliśmy tydzień temu. Tutaj jest podobnie, możesz od góry pokazać. Tak do góry tylko chwycę jedną. No ale to jest fajna, silna rodzina, więc czerw się wygryzł. Jeszcze ostatnie komórki. O, no, sąsiednia ramka jest cała w czerwiu jeszcze. O. Więc jeszcze... Jeszcze, no, za tydzień może. Za tydzień się wygryzł. No, już korpusy ważą. Co my tu mamy? Teraz jest pełen korpus. Tak? Tydzień temu on był dodany? Nie pamiętam. Nie. Może weźmiemy dymem trochę, co? Nie chcę zatrzymać. Generalnie sprawdzamy, jak tam wygląda sytuacja z nastrojem rojowym. O. Ciężka rama. Cała zalana. Pokazuję. Z drugiej strony. Ostatnie wczoraj było chłodno, było słone, znaczy taka pogoda, no powiedzmy 18 stopni, ale silny wiatr. Tu na trutnia pociągnęły, to nie zalały jeszcze, pewnie nie zalają w ogóle. Ta ramka do wycofania jest. Może jak już będzie taki silny. Okay. Masz ten podkurzacz? No. Więc jak sprawdziliśmy refraktometrem, to było między 15 a 16, więc teoretycznie dobry miód, ale ramki nie były poszyte we wszystkich ulach, tak odebrać z części, tylko brudzić miodarkę, to tak... O, tutaj już czerw na wygryzieniu. Sprawdzamy też te ramki, które przynosiliśmy do góry, czy jakiś miseczek nie pociągnęły. Miseczki są, ale puste. Część rodzin jest w nastroju rojowym, ale matki czerwią, więc to nie jest jeszcze taki nastrój, że już by na drzewo uciekały. Żadna rodzina raczej się nie wyroiła do tej pory, chociaż jeszcze wszystkich nie przejrzeliśmy. To są, o, to są te nadstawki, które były założone tydzień temu, więc... Tu powinien być efekt pracy. O! Ups, poleciał. Ale się nie otworzy. Możesz pusty. Go na chwilę otworzyć. Już jest pusty, niemożliwe. Przecież ten on się za. Tutaj widzisz, musisz tam coś w dutowóz może. Zaczepował się. O! Tak.
Możesz zawiesić. Ale będzie ci wtedy dym bardzo, albo mi leciał. Zerkniemy jak tutaj. Jest fajnie. Mhm. Błyszcząco. Demen, nie leci ci dym bardzo? Może weźmy to w dół. Przeżyję. Przeżyjesz. Pogoda teraz się uspokoiła. Nie ma takiego wiatru. Rzepak kwitnie w pełni. O, pięknie zalane. On też odbudowywał, czy to był susz? To akurat był susz, ale to na przemian chyba było włożone, więc to była węza, ale skrajna, więc odciągnięta. Pięknie. Fajnie. Nie jest taka ciężka jak tamte, ale już coś waży. Tutaj jest podobnie. Ale natrutnia w środku i nie widać. Czemu przerobiły te komórki? No ramki pracy pewnie nie dostały. Ciemniejszy. Właśnie nie, to jest chyba rzepa. Też nie pachnie z tego ula rzepakiem. Nieraz rzepakowy miód, no to jest jeden chyba z najbardziej charakterystycznych i można je bez problemu rozróżnić. Jest fajnie. Teraz tylko tydzień dobrej pogody, żeby mogło to dopakować do pełna i zasklepić. No i w końcu jesteśmy w gnieździe. Zobaczymy, jak to wygląda sytuacja. Jak widzicie, już jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć ramek nowych. Czyli już prawie całe gniazdo jest wymienione na nowe. O, trutnie. Fajna sytuacja. Trutnie są dwóch barw. Jedne jasne, drugie całkowicie ciemne. Będzie widać. Będzie widać, to jest... Akurat teraz mamy inny telefon, pewnie jakość filmu będzie gorsza, bo... Popsuł się mój telefon i mam teraz zastępczy. Szukamy matki, matka jest nieznakowana. Ramka pracy, wiesz, która była? Chyba nie jest podpisana. Ostrożnie wyciągną, to podpiszemy ją od razu. Na razie odłożymy. Nie można, tu też jest sporo trudni. Takie powolutku tutaj. O, pierzga, piękna ramka. W środku zaczerwione. Takich, no. Bardzo dużo pierzgi. Te trudnie są takie jasne, no nie? Tak, no takie bakwasty czy Włoszka. No i teraz znaleźć tutaj matkę spośród tych trutni. Jak to jest? Matka jest mniejsza teraz niż ten truteń, no tylko trochę inny odwłok ma. Mhm. Więc... Nie będzie to takie łatwe, no ale tu jest sporo pierzgi. Są pierzgi, są jajka? W środku jest zaczerwiona ramka, tylko są jajka i larwy tak podlane. Tutaj jasna ramka, to może... Łatwiej widać, też cała jest zaczerwiona. Generalnie w większości uli, jeśli miała matka możliwość, to wszystkie ramki są zaczerwione. Inne przypadki, no to jak po prostu miały tyle pyłku, że, no, że nie było miejsca na czerw, więc pyłek również, pierzgę przekładaliśmy do miodni. Spróbujemy może ją wycofać w tym roku. Mieć czy to do odkładów, czy spróbować dla siebie. Pozyskać trochę pierzgi. Robimy teraz takie silne odkłady, które mamy nadzieję, że może na akację.
odkładu. To jest właśnie do odkładu. Też dobra. Żeby doszły, więc są odkłady z 5-6 ramek czerwiu. Czyli za jakieś półtorej tygodnia, jak się wygryzie, to będzie pełen korpus pszczoły. Matki dostaną nieunasienione. Może odłóż tą ramkę do odkładówki, co? Chyba tak. Poczekaj jeszcze chwilkę, to jest tutaj na środku. Tak, dobra, odłóż tutaj na odkładówki. Zakładamy również poławiacze pyłku. Coś tam połowimy. Ale trudno, wszędzie jest ich pełno. Są tu też jajeczka. Czerw kryty. No pewnie matka będzie na ostatniej rafce. Miseczka. Jest jajeczko. Tu jeszcze. O, mamy matecznik. Czekaj, więc no już. Tak ciężko w tym telefonie widać. Nastrój rojowy. I tam jeszcze. Tu też. Ale tak jak w sumie w większości rodzin. Tu może miseczki. Jeśli jest tak jak teraz tutaj taki już podlany matecznik, bardzo, to zabieramy jakieś 3-4 ramki czerwiu, jeśli jest akurat w takim odpowiednim stadium. Czyli to jest czerw, o właśnie, tak jak ta rameczka jest idealna do odkładu. Jest pierzga, w większości czerw kryty. Zaczekaj, weź na chwilę, odwróć. Nie w tą. Teraz. Nie wiem, czy matecznika tam. Też nie, tutaj nie są. Nie ma nic. A nie, jest jajeczko tylko. W miseczce. No jest sporo trutni. Ale jest jakaś taka prawidłowość, że w tych rodzinach, tak jak w tej było, w tej jest, jak widzicie, dużo trutni, jest sporo miodu, to i w innych rodzinach również tak było. Fajna sytuacja była w tym najsłabszym odkładzie, tutaj, którego wcześniej pokazywaliśmy. Ta rodzina wyszła tak słabo z zimowli, na tych tam 5 ramkach. Nie pamiętam, jak kilka tygodni temu, pewnie 2 czy 3, no pewnie 3 tygodnie zostały tam przełożone 2 ramki czerwiu krytego. Tylko, że tam matka bardzo ładnie czerwiła. Oto jest ramka pracy. Ojej, właśnie trzeba ją oznaczyć. Może tu będzie matka. Czerw się trutnie się wygryzają, dlatego jest ich aż tyle. Same trutnie. No i teraz co? Kto będzie dobry i znajdzie tu matkę? Może jej tu nie ma. Taka ramka już przeczerwiona raz. Ramka pracy jest już taka stabilna, więc można ją sobie przekręcić w większości przypadków. No. Może jej tu nie ma. Bo w kilku kulach było tak, że akurat na ramce pracy znajdowaliśmy matki. No często. Często się to zdarzało, tak. No ale tutaj to jest wow. Akurat jest teraz taki moment, to widać, jak trutnie wychodzi kilka naraz. Nie wiem, czy to pokażę. Widzicie? O. Z 10 trutni na raz wychodzi. Chodź, wychodź. Więc dlatego jest ich tak dużo. Tutaj większość jest świeżo wygryzionych. Akurat trafiliśmy na ten moment. Wraca rameczka. Jasnych ramek będzie. Teraz robi się coraz więcej pszczół, no bo wracają z pola pszczoły. Zobacz, tu na środku. Widzę, jest matecznik zasklepiony. Tak, to jest to na środku. Tak, no.
Ciężko widać przez ten telefon. Mam nadzieję, że dobrze wszystko pokazuje, ale... Już go zasklepiły, więc chciały nam czmychnąć. Matki nie ma. Mimo tego, że tydzień temu przeglądane były. No. Tu dziwnie, nie odbudowały tej węzy od dołu. O, do odkładu. Ale tylko ta węzeł z drugiej strony jest obudowana. No ale matki jak nie było, tak nie ma. Odłożę ją na razie. Poszukiwanie matki. Chce się zrobić odkład. No jest masa trudna. Jest matka. Tutaj jest mateczka. Nie no, jest ale malutka, jejku. Dzisiaj już jest chyba odchudzona. Taka gotowa, żeby nam pofrunąć. Nie ma tu matecznika jakiegoś? Proszę, na to wejść może. Gdzie ona jest już? A, po drugiej stronie pewnie? I nie wiem, bo trzymam telefon. Jest, jest. Jest tutaj, o. Muszkę może tak, o. Czy to obrzeża ramki zobaczę? Dobrze, jest tutaj matka. Czyli jest, trzy ramki może wycofajmy stąd, prawda? Złóżmy to. To założymy to pławiacz, tutaj był. Tak. Już pierz go załadowują. Zajajczona cała. Dobrze, to jeszcze. Ale robi się ciasno już. Dobra. Chowamy się. Ile trzy ramki to trzy ramki. Przy takiej sile i no tutaj jeśli te mateczniki są podlane, to byłby lepszy susz. Jakbyśmy włożyli ze dwie ramki suszu, ale. A nie, to jest ramka pracy, to nie. To może bym jeszcze czwarto nawet im wycofał, bo tu jest i tak tyle pszczoły, że. Tutaj jest wygryziony już. No nie ma co. Nie ma. Chyba te trzy. I tak będzie już. Węza jedna taka, druga taka. Różne kolory. Ten sam producent. Zobaczymy jak będą odbudowywały. Co jeszcze jest jedna ramka. Pierzgą. Ile jest tu? Nie mam pojęcia, gdzie tu są minuty. Nie widzę, bo ciężko. Jeszcze chcieliśmy pokazać odkład. W sumie to tu pokazaliśmy, bo w sumie takie same robiliśmy. Tylko z reguły robiliśmy odkłady pięcioramkowe. I na przykład łączyliśmy, że trzy ramki z czerwiem zakrytym z jednej rodziny i na przykład nie, dwie, trzy ramki. No tak, żeby było w sumie pięć. A, i poławiacz tutaj leci? Dobra, tak. Jako poławiacz. A to sam założysz, bo... A dobra, możemy zrobić tak, zakończymy tutaj, ja przykryję i pokażemy jeszcze odkład, jak wygląda. No, jeden już pokazaliśmy, tak? No tutaj nie ma odkładowego. Chodź, tutaj nie no ma jak nie ma? Odkładowego. No ale tamte ramki też idą do odkładu. No tak, ale to trzy tylko. I odkład jest tak. Uciekają. Tu są raz, dwa, trzy, cztery, pięć ramek z czerwiem. I tu jest ramka jedna z zapasem z zimowym, co było wycofywane wcześniej. Zamykam, bo nam uciekają. Dobrze. I reszta jest uzupełniona węzło, żeby nie, ramki się nie rozleciały.
pokazać, jak tam pięknie latają, a ja tutaj spróbuję założyć. Jeszcze mamy dwa ule, tak? Do przejrzenia. No, tak. No tu jeszcze dwie ramki trzeba odłożyć. Poszerzamy o kolejny półkorpus, czy nie? Czy damy jej jeszcze? Możemy dać jej chyba, co? No nie, no to już będzie spora wieża. No ale trzeba je zająć czymś, bo tutaj mają już pozalewane większość. A, i ten matecznik był zasklepiony prawie, tak? To było w tej rodzinie? No, znaczy on taki już prawie zasklepiony był. No prawie, prawie mówię. A, i co jeszcze? Teraz dajemy dla tych rodzin, które już nie mamy suszu w ogóle, więc podajemy czystą węzę i te ramki 3,5 cm. Czyli 9 ramek wchodzi w pół nadstawkę. To są ramki szersze. Wkładam dwie lub trzy zwykłe ramki nadstawkowe, żeby te szczeliny były większe. Tyle w tamtą stronę. I lecimy po kolei. Oj, Damian, nie wiem, czy to założysz. Ciężkie było. A jeszcze masz dwie pół nadstawki. Ja się oddalę, bo... Wow, no chyba w tamtym roku tak nie mieliśmy. Do czterech dochodziliśmy. A tu jest już raz, dwa, trzy... Cztery i pół. No jest więcej, no ale ta akurat jest... Normalnie byśmy wybrali te dwie ramki, dwie nadstawki miodu i później zawrócili to, no ale jeszcze czerw się tam wygryza, nie jest gotowy, więc jest, tu jest mega wieża największa chyba na razie. W większości to są trzy korpusy, 2,5, jakieś pojedyncze 3,5, ale gdzieś do trzech dochodzimy i to jest już, jest maks. Ta jest jakaś mega wybitna, wydaje się na to, bo inne aż tak nie poszerzaliśmy, chcemy, żeby był zasklepiony, tu już są te dwie prawie zasklepione, więc więcej jak te dwie górne za tydzień nie będziemy zabierać. I tyle. Zostały nam jeszcze dwa ule na tej pasiece i pięć na kolejnej po drodze. Więc niedziela będzie pracowita. I by było tyle. Dziękuję. Dziękujemy. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Kliknij, a weź ty kliknij, bo ja chyba blokuję.